Witam Was. Witam Was i na Wasze zdrowie. Dzisiaj kolejny temat. Jest bardzo trudny temat, który dużo ludzi na cały świat mają problemy i prawie nikogo nie mówię o to. Tak, dzisiaj tutaj troszeczkę postanowiliśmy skorzystać sobie ze słoneczka, bo ładnie świeci, i przy okazji nagrać ten film. A mianowicie dzisiaj taki temacik, który jakby to nazwać, uzdrawianie traum w związku. Może tak to nazwijmy sobie. O co chodzi? Bardzo często ludzie mają jakieś traumy ze swojego dzieciństwa, czy na przykład z poprzedniego związku, czy z jakichś innych sytuacji, tego typu rzeczy. Wtedy bardzo często na daną sytuację, która gdzieś zachodzi w związku, reagujemy bardzo ostro. Czyli po prostu mamy taką odpowiedź, jak gdyby w niemiłym tonie podaną, że czujemy, oj, coś tu jest nie tak, coś tu gdzieś w jakiś temat musiałem dotknąć, który na przykład ją czy jego poruszył. Również było parę razy już delikatne mówione na innych filmików od nas. Nie każdy filmik, na przykład, czy ty reagujesz tak samo, jak twój rodzice reagował do ciebie, tak, albo do innych ludzi. Tak, właśnie. I tu jest takie tego typu właśnie zagmatwanie troszeczkę w tym wszystkim. Ponieważ no, na przykład mamy żonę, czy mamy męża i tak dalej, jesteśmy szczęśliwi w tym związku, ale gdzieś tam właśnie jakaś mała sytuacja się wkrada, coś tam na przykład mąż powie, czy coś tam żona powie i ta odpowiedź właśnie, tak jak mówię, jest taka troszeczkę coś czuć, że coś gdzieś tu jest nie tak. I to są właśnie takie ukryte traumy, które kiedyś gdzieś tam miały miejsce, tak jak mówię, mogło to być w dzieciństwie i tak dalej, przeróżne są sytuacje, która tego danego człowieka właśnie teraz przypomina mu o tym podświadomie, ponieważ to nie jest tak, że ten człowiek teraz wie, aha, no to mi się tam wtedy tak stało, to muszę teraz tak zareagować. Nie, to się dzieje automatycznie, ponieważ organizm, mózg wyczuwa daną sytuację, która wygląda identycznie, jak miało to miejsce wtedy, czuje zagrożenie, i w tym momencie reakcja wychodzi automatycznie z podświadomości, że ten ton może być już jakiś taki inny tego odpowiedzenia. Człowiek czuje się taki lekko poirytowany. To znaczy, nasz mózg jest pralka pierwszego 7 do 8 lat od nas żyć. Co jest później, to nie jest tak bardzo właśnie. Ten pierwszy się plus dodatkowo. Tak, pierwsze 7 lat, ale tak. Później też są traumy niekiedy. Na przykład tak. Inne związki, gdzie tam na przykład mąż coś tam żonie robi, czy na tak. Odwrót. I to też dana sytuacja może tak zadziałać później na to. Ale również, kiedy matki są w ciąży i reproduktor od to, które rosło w brzuch macica, matka, uciekł i tak dalej, co jest na ten dziecko, dziecka, a później tak. Nazwijcie, co się stało. No, także takie sytuacje też właśnie są. Również. To dziecko może sobie nawet właśnie z tej ciąży to sobie zapamiętać, tak. Co tam była jakaś sytuacja negatywna i może na to reagować. Jeszcze tak przerwę, tylko sorry, że tak mrużymy oczy, ale mamy słońce prosto centralnie w oczy tutaj i tak. No, tak możemy mrużyć czasem, żeby w ogóle cokolwiek tutaj widzieć. Tak, takie, sorry, takie wcięcie. Ale również jest, kiedy na przykład matka jest w ciąży, ale jeszcze nie jest ślub. To znaczy, to jest stres. Tak. I to też może przejść właśnie coś takiego. Jak to teraz rozwiązywać przede wszystkim? Przede wszystkim rozmowa i uświadomienie sobie tego. To jest pierwsza rzecz. Ponieważ dopóki sobie tego nie uświadomisz, po prostu usiąść, przemyśleć, czemu ja teraz tak zareagowałem na tą sytuację, czy czemu tak zareagowałem na daną sytuację. Co mnie do tego skłoniło, że moja reakcja była taka, a nie inna na tego kogoś, kogo kocham.
To znaczy reakcje od żona do męża mogę będę, a ty reagujesz tak samo jak twój matka do mnie. Albo odwrotnie. Ty jesteś tak samo, kiedy, bo to też się stało, on mi mówił, ty dajesz tak samo reakcję jak twój matka. I od ten moment ja startowałam myśleć. Tak, zdarza się to właśnie, no, że jest takie coś, że czasem możemy reagować na swojego partnera w takiej sytuacji, jakby on był na przykład twoim ojcem, czy twoją matką i tak, tak dalej. I gdzieś tam przychodzi ci i mówi, ty masz posprzątać teraz pokój i ty tak odpowiadasz taką reakcją. To bardzo często u mężczyzn jest na przykład, kiedy żona mówi, no ale weź tam posprzątaj, zostawiłeś tam skarpety, leży czy coś. I ty mąż w tym momencie mówi, no, tego odpowiada właśnie w takim tonie. I tutaj właśnie można już się samemu złapać za nos, ponieważ no, to jest właśnie taka typowa jak gdyby ala trauma z dzieciństwa, kiedy musiałeś sprzątać swój pokój i ktoś ci tam przychodził. Mhm. I w tym momencie w taki mężczyzna właśnie traktuje swoją żonę jak na przykład matkę, która każe mu to posprzątać. Ja nigdy nie mówiłam do niego, on musiał sprzątać. Nigdy. Nie, to nie. Bo ja mam moje doświadczenia pierwszego i drugiego. Tak. My to po prostu też sami się na tym złapaliśmy, tak, że my też mieliśmy takie małe minusiki tutaj tego, że czasem ona gdzieś się mnie tam coś pytała, czy coś ten tego, a ja dałem taką reakcję. I później ona mówi, no ale czemu mi tak powiedziałeś? Ja się później zastanawiam właśnie i mówię, o rzeczywiście, no to tam kiedyś miało coś takiego, takiego miejsca, ale było też i na odwrót. No tak na przykład jest. Ja jej coś tam powiedziałem, a ona to traktowała jako atak. Tak. Że ja bym ją zaatakowałem teraz i coś jej tam mówię tego. No i tutaj też było właśnie u niej z dzieciństwa, jej tam przyszywany ojciec. Właśnie też takie odzywki czasem miał, różne dziwne. Na przykład. I ona od razu się broniła, nie? Przed tak. tym. Na przykład przyklinacz. Kiedy coś nie idzie tak, jak musiał będę. Ja miałam 3 lata. A kukuk, fajnie. Ale od ten moment on robił pracę z telewizorem, bo to był taki nowy szczęście rzeczy w ten czasie. I on przyklinał. I ja pytałam. Znaczy jej ojciec, nie ja. Tak, dlatego ja mówiłam, no, kiedy miałam 3 lata. I ja pytałam, po co te przyklinać? Bo nigdy nie słyszałam to przed. Nigdy. I wtedy on od razu jeszcze bardziej się zdenerwował, jeszcze na nią nakrzyczał, ona nie miała zielonego pojęcia o co chodzi i tak dalej, i tak dalej. I teraz przechodzimy tutaj do sytuacji tutaj. Ja kiedyś, to też dawno, dawno temu, bo jeszcze na początku jak tutaj się wprowadziliśmy, miałem sporo stresu na głowie, ponieważ trzeba było naprawdę ten dom remontować od rana do nocy. Nawet nie było kiedy zjeść, w aucie trzeba było spać. I też właśnie miałem taką sytuację, że piła mi nie chciała zapalić. I naprawdę już mnie tam tak rozniosło, już totalnie, już zacząłem tam krzyczeć na tą piłę, okładać ją, nie wiadomo co jeszcze. Już mnie po prostu totalnie mi nerwy puściły wtedy, bo już po prostu byłem przeładowany. I ona właśnie zareagowała na tą sytuację od razu, czemu ja ten tego. Ja na początku nie wiedziałem, mówię, no co jest, przecież ja tu się z piłą morduję, a jeszcze ty mnie denerwujesz. W ale tym momencie. Ja nie denerwowałam. Tak, ale ty tam coś mówiłaś wtedy tak. do tego, że mu to tak robisz, ten tego i to też tak na mnie wszystko później narosło. Ale później usiedliśmy i ten temat właśnie przegadaliśmy. Okej, czemu ja tak zareagowałem? I czemu ty tak zareagowałaś? Tak. I właśnie doszliśmy do tego, że to ma jak gdyby po prostu coś wspólnego z taką traumą z dzieciństwa, tak. która po prostu była. No i właśnie rozmowa na takie rzeczy pomaga, żeby to zrozumieć i przepracować. Przede wszystkim uświadomić to sobie. To nie jest tak, że jeżeli masz takie coś, że to od razu za pierwszym razem zapomnisz o tym, ale można na przykład też się ugadać w związku, tak. że kiedy na przykład wychodzi taka odzewka, taka niefajna do końca, nieidealna, to można w tym momencie sobie nawet jakieś słowo tutaj ustalić. Na które przykład powie... ból, albo czastko. Albo ała. Tak. Coś takiego. Można sobie jakieś takie słówko dać. I uzgodnić to razem ze swoim mężem, żoną i tak dalej, czy narzeczonym, narzeczoną. I wtedy, jeżeli coś takiego wychodzi, to ten ktoś mówi ała na przykład.
i w tym drugim musi od razu lampka się zapalić. Ej, czekaj, coś zrobiłem nie tak. Mhm. To jest bardzo fajne, bardzo pomocne, tak. Ponieważ wtedy mamy od razu daną sytuację na miejscu. Ona świeża, dopiero co się stała. Ty masz ją w głowie, ona ma ją w głowie i mówisz, okej, czekaj, tutaj teraz coś poszło nie tak. Czemu zareagowałem tak, w ten sposób? I to jest bardzo fajnie, to naprawdę działa na takiej zasadzie. Później to można oczywiście sobie ugadać razem tam żoną, a wiesz, no bo jak byłem mały, to ten, tego, to tak. Rzeczywiście, no tak było. Tylko trzeba troszeczkę sięgnąć w pamięć, bo to są rzeczy, które bardzo często są głęboko zakopane w naszej pamięci, tak. I do których byśmy nie chcieli wracać. Jednak one cały czas w podświadomości grają. Mm-hmm. I w dany moment może ten impuls wywołać, że znowu taka reakcja wyjdzie. Tak. To jest również, bo jestem Holendrka, to jest, on jest Polak, to jest Polak. Ślązok. Ślązok. Ale również mamy nasze różnice wiek, dodatkowo mamy obydwa całe inne opowiedzenie gekregen. Tak, całkiem inne wychowanie, całkiem inna kultura, jest spora różnica między tym wszystkim. Tak. I teraz to trzeba było pogodzić jeszcze, bo tutaj u nas też dużo takich kulturowych zgrzytów było, gdzie coś tutaj jest normalne, ten tego, a tam nie było normalne, nie? To jest 100% no go w Holandii. Tak. Bo tu nie robisz to. Takie na przykład żarty typowo polskie, które tam są, tego takie, no wiecie, na przykład, a on jest podobny do listonosza. Jak to kiedyś taki żart usłyszała, ktoś tam wszedł i pokazuje dziecko, mówi, ale on jest podobny do listonosza, nie, czy coś ten tego, no to wtedy jej się od razu gotowało, bo ona takich żartów nie toleruje, nie akceptuje. To są takie żarty, które w Holandii, no, są tak zwanym no-go, których się nie robi po prostu, a tutaj no, one są normalne, ale tych przykładów można było mnożyć i troić, bo tego jest naprawdę sporo takich kulturowych różnic. Do dzisiaj u nas, pomimo że już 16 lat jesteśmy razem, jeszcze coś potrafi wyjść z takich rzeczy, które tam po prostu no, są nienormalne, a tu są normalne, bo ona czasami mówi, a czemu tak zrobiłeś, a po czemu tak powiedziałeś, no, to jest normalne, nie? Ale wtedy rozmawiamy na ten temat i chodzi się, że u nich to wcale nie jest normalne i dla niej to było dziwne, czemu ja tak zrobiłem, a, on, a nie, nie, to odwrotnie, nie? Taka reakcja, także no, rozmowa, moi drodzy, przede wszystkim rozmowa, bo bywa dopiero tak, że czasem, kiedy już naprawdę przychodzi kryzys, ponieważ jeżeli nie będziecie tego rozmawiać o takich rzeczach, to będzie narastać. To się będzie zbierać i się będzie gotować was. Czy to u twojego męża, czy u twojej żony, czy was obydwóch. I może dojść do takich typowych kryzysów, gdzie kiedy związek może się praktycznie już rozpaść. Jeżeli nie będzie rozmowy, nie rozwijecie tych tematów wszystkich sobie, nie obgadacie tego, czemu tak, a czemu nie inaczej, nie rozpracujecie tych starych traum, to taki związek nie przetrwa, albo będzie bardzo nieszczęśliwy. Co jest jeszcze dla mnie właśnie, bo mamy inną kulturę, mamy inne wychowanie, mamy inną rozmowę. Tak. Ale we wszystko, które zobaczę teraz, we wszystko jest jeszcze od jeden rodzaj Polaków. Każdy od was. I co? To, co ja nie rozumiem, po co, kiedy rodzice i dzieci, albo mąż i żona są razem i na ulicy, w sklepie, to jest tragedia. Naprawdę. No, są naprawdę takie no, odzywki latają, takie to słychać niekiedy. Gdzieś tam coś żona zapyta, mąż to odpiskuje jej przy ludziach, przy dzieciach, przy wszystkim, w środku sklepu. To jest wstyd, moje oczy. Ręce opadają, no po prostu dla mnie to taka troszeczkę patologia, jakby to tak powiedzieć, takie sytuacje. Ale widzieliśmy to już nieraz naprawdę i wtedy jej mówię, popatrz, co byś nie powiedziała, jak ja bym ci się tak odezwał tutaj przy tylu ludziach, no tragedia, dosłownie naprawdę tragedia. To ręce opadają, nie? Absurd na moje oczy. Ale to są właśnie te rzeczy, które nigdy nie były domówione między tymi ludźmi, no i to się później rozpada. I takie związki są nieszczęśliwe, moi drodzy, nieszczęśliwe. Może dojść do rozwodów, niektórzy to przemilczają i po prostu tak trwają przez lata w nieszczęściu, ale to nie jest rozwiązanie.
takie coś trzeba po prostu rozwiązać. Ale z drugiej strony, jak nie ma chęci, żeby coś takiego rozwiązać, to czasami po prostu trzeba taką osobę zostawić za sobą i po prostu iść dalej. Ponieważ jak nie ma porozumienia, nie ma rozmowy, to życie jest tylko jedne i jest krótkie. Więc trzeba z tego korzystać w pełni. Jak to się nie układa z kimś, to po prostu, no ale kiedyś trzeba kreskę pod tym postawić i po prostu drogi mu się rozejdą i tyle. Poszukać innego szczęścia. Tak. I są też ludzie, którzy atakują mnie, bo ja miałam dwa razy przed niego ślub. I pierwszego on używał mojej głowy jak boksbal. Hmm. Ale on też było to. Plus minus 7 razy był do mojej matki. Mówiłam o problemie, którą miałam wtedy, bo też miałam dwa małe. I cały czas było reakcje: nie, masz prywatny dom, masz dzieci, nic nie chcę. Tak, nie rozwodzić. Mama doradza. To są bardzo złe tutaj akurat doradzanie takiego tak, czegoś. Ale od momentu, dat hij mijn gezicht als een boksbal gebruikt heeft. Dopiero jak ją pobił, to później dopiero mama zrozumiała. Tak, miałam pomoc. Że coś jest nie tak. No. Także, no, no to, bo jak mówię, takie rzeczy narastają. Tak. Jak to nie zostanie rozłożone na czynniki pierwsze, wyrozmawiane, zrozumiane, to się to czasem źle kończy, takie coś. Później na ten drugie, on też lubi to, ale on też lubi bardzo mocno, naprawdę bardzo mocno, jedzenia na dwór, dom. Ja nie mogę mówić, jakie jedzenia, ale ten, który wie, chyba on umie mówić to delikatne. No po prostu do... Jak gdyby lubił coś spożywać poza małżeństwem, może tak to nazwę, gdzieś tam po prostu no, coś tam wyrwać, gdzieś tam coś zahoczyć i tak dalej, i tak dalej. No i no, bo krótko mówiąc, zdradzać, o, lubił bardzo. Mhm. I kobiety, okej. Okay. Vrouwen, die dat meegemaakt hebben al, die hebben een zeer speciaal ontwikkeld gevoel daarvoor, om door te hebben wanneer andere vrouwen. I kobiety, które właśnie już coś takiego przeżyły, bardzo często mają właśnie już taki wyczuty zmysł na to, kiedy jakaś kobieta próbuje znowu faceta ci odbić, czy go tam skokietować, czy nie wiadomo jak to się tam nazywa, zaczarować, czy jakoś tak. Wtedy to takie kobiety już to wyczuwają, ale to też jest coś w rodzaju traumy, ponieważ tutaj może kobieta nadmiernie zazdrością reagować już wtedy. Gdzieś tam na przykład przyjdziesz, jaka twoja koleżanka, czy ktoś z pracy i tego, i tu kobieta może też już na to zareagować, jak coś poczuje się niepewnie i tak dalej. I takie coś też trzeba wtedy przepracować, ponieważ no, to będzie wtedy może za, będzie nadmierne w danym momencie. Także to też są takie tematy, tego jest naprawdę sporo i każdy związek jest zawsze inny, każdy tak. Ma inne problemy, nie ma dwóch takich samych. Zawsze jest coś innego tutaj, gdzie coś na jakimś poziomie może coś być nie tak. Są oczywiście związki też idealne, gdzie wszystko fajnie, super gra, ale bardzo często gdzieś się zdarza, że gdzieś coś jest. I jak to nie zostanie przepracowane, przerozmawiane i tak dalej, ze zrozumieniem z obydwu stron, to to będzie narastać, aż w końcu kiedyś, no, szczeli, że tak to powiem. Czy ty pamiętasz, kiedy ja mówiłam van mijn allerbeste vriendin, Anita, dat zij op een gegeven moment, ik was gescheiden en zij had een nieuwe vriend. Maar als wij elkaar troffen, dan was het altijd zo goed dat de vriend nooit aanwezig was. Tak, kiedyś miała jeszcze w Holandii taką bardzo fajną przyjaciółkę, Anitę, i ona się później rozwiodła właśnie. I od tego czasu później spotykały się tak właśnie, że zawsze kiedy jej mąż, tej Anity, nie był w domu. Czyli po prostu same tak. Się spotykały. Po to, żeby ona nie dawała czasem tam jakichś głupich sygnałów, że teraz jest rozwiedziona, że jest wolna i czasem by chciała coś od tej faceta, od tej koleżanki, więc po prostu spotykały się zawsze tak, kiedy jego nie były w domu, pogadały i tak dalej. I tak to wyglądało. Dat is een hele normale regel in Nederland en daar hou je je aan. To też jest dość normalne w Holandii wtedy, że takie coś właśnie ma miejsce i tak się ludzie tego trzymają. Bo Anita, ona ma 1 lat więcej jak mnie, ona też ma 2 małe wtedy,
Dwa małe. Tak, dokładnie. Tak. Dobrze, moi drodzy, film się zrobił troszkę długi. Starczy. Także rozmawiajcie ze sobą przede wszystkim i przepracowujcie te traumy, które gdzieś tam z przeszłości są, które was po prostu blokują do pełnego szczęścia dzisiaj. Ponieważ to wam nie jest potrzebne. Tego się trzeba pozbyć, usunąć to i być po prostu szczęśliwym, bo życie jest krótkie i trzeba się z niego cieszyć. Plus dodatkowo, kiedy wy mówicie coś, również myślisz, od kto są te myślenia, które ja teraz mówię, to jest, to są naprawdę moje myślenia, of is dat aangelegd gedrag? Czy to po prostu takie, no, jak gdyby... Imitujące. Imitujące, no, czy z przeszłości i tak dalej, i tak dalej. Tak. Dobra. Tyle na dziś, bo mi już ręka uschła od trzymania telefonu. Trzymajcie masaże się, trzymajcie się, hej. Pa, robimy masaże. Tak jest, będzie fajnie.